Cisza na planie, kamera, akcja. U swoich rodziców, ja z rodzicami to byłam do 6 lat. Jeszcze pełne 6 lat nie miałam, to byłam u rodziców. Później się spaliła nasza wioska, bo ja zamieszkałam w Zawadach. Moi rodzice mieszkali w Zawadach. I spaliła się wioska, tylko z takiej wioski, tam nieduża była ta wioska, zostało 5 mieszkań. I mnie ciocia zabrała do siebie, bo dzieci nie miała, zabrała mnie ciocia do siebie. I ja byłam u cioci. Ja do szkoły to tylko chodziłam do drugiej klasy. Dwie klasy nie skończyłam, bo musiałam pracować u takich, u cioci byłam, co nie miała dzieci. To trzeba było wszystko robić. Tak dawniej nie było jak dzisiaj, że maszyny pracują. Wszystko ręcami się robiło. Obornik się ręcami rozwalało, ziemniaki się ręcami sadziło, kopać się kopało ręcami. Trzeba było ciężko pracować. A później, no, dorosłam już taka starsza, byłam, to nawet i orałam w polu. No pamiętam, gotowało się różne zupy, zarzucajki tak zwane, to jeszcze dzisiaj na pewno gotujecie, krupnik, przeważnie zupę takie z mlekiem, z kluskami, z zacierki, tak się robiło. No, tam bigos też się gotowało, ale nie taki bogaty, jak teraz się gotuje z mięsem. Tak się włożyło tam kawałek mięsa, grzybku się włożyło i taka była zupa. Dawniej to ludzie biednie żyli. Nie było tak, dzieci nie miały tak podostatnio jak dzisiaj. Ciastka, batony, czekolady, tego nie było, bo była bieda. Przeważnie to tak się gotowało ziemniaki, barszcz czerwony, barszcz biały z grzybkami, barszcz z kapustą się gotowało. Takie rzeczy były. Kto miał dużo pszenicy, to we mnie robiły mąkę, kluski krajane gotowali. A tak to przeważnie tam pyzy robili, takie biedne rzeczy były. Kaszy różne gotowali, jaglane, takie proso się siało, nazywała się proso. Grykę się siało i już kasza była gryczana swoja. Grochu dużo się sadziło, taki był groch okrągły, w strączkach się jadało też, to upały. Dzieci bardzo lubiły taki groszek, bo był słodki. Kapustę z grochem gotowali. Biedni ludzie żyli. No i tak, chłopy urosły duże. Bardzo dziękujemy. Świetnie pani opowiedziała, naprawdę bardzo dużo potraw wymieniła i dziękujemy, że się z nami ja dziękuję. Tym